Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w programie o książkach Ewa Poleca. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem ponownie spotkać, tym bardziej, że przygotowałam znowu bardzo ciekawe książki, no, z którymi chciałabym tutaj się podzielić i zachęcić Was do odwiedzenia naszych bibliotek. Rzeczywiście jest z czego wybierać, albowiem zrealizowaliśmy dotację Ministerstwa Kultury na książki, no i właśnie tutaj w tych ostatnio zakupionych, to była kwota 40 tysięcy, znajdziecie Państwo taką pieczątkę, że właśnie zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To może tak tytułem wstępu, ale też chciałam Państwa zachęcić do poczytania tego, co ja właśnie tutaj przejrzałam i też sama wciągnęłam się w tą lekturę. Tu mam taki stosik literatury tak zwanej obcej, czyli obcojęzycznej, no i taki mniejszy stosik literatury polskiej. Ale też pewne tutaj tytuły przygotowane wciągają właśnie bardzo do czytania i często się zdarza, że w taki nieoczywisty sposób. Otóż trudno mi było przypuszczać, że taka skromna książeczka, jak tutaj Państwu pokazuję, cieniutka, Krzysztofa Środy, Srebro ryb. Nie wiem, czym mnie to urzekło, bo i te rybki są takie tutaj bidne, pokazane na okładce. No nie wiem, jakież to są, trzeba by tutaj znawcy, ale jak zaczęłam czytać, to nie mogłam oderwać się od tej cieniutkiej książeczki, ponieważ nie jest to tylko książka dla wędkarzy, ale jest tutaj dużo bardzo, bardzo ciekawych faktów, które z ichtiologii, które mówią również o rozwoju właśnie tej historii naturalnej, w której właśnie żyjemy jako ludzie, ale też mówią właśnie o tych pasjach wędkarskich, no, realizowanych przez autora książki, przez pana Krzysztofa Środę, ale nie tylko, bo poza właśnie tymi opisami stricte dotyczącymi ryb, które łowi, łowisk i takich pięknych opisów przyrody, bardzo literackich, ale też również jest tutaj w tej książce także literatura o literaturze. I tak byłam zdumiona, kiedy właśnie autor powołuje się na książkę Oto Pawela, o której mówiłam Państwu w poprzedniej właśnie audycji, w poprzednim programie, na książkę Śmierć pięknych saren, chociaż w jednym tylko opowiadaniu jest tam o sarnach, a cały tomik tych opowiadań to właśnie historia wędkowania tego czeskiego pisarza ze swoim ojcem w rzece Berunce. Są tam naprawdę piękne opisy, które urzekły również autora tej książki, ale też przeczytał dzięki namowie pana, też prozaika, literata Zbigniewa Mencla, przeczytał właśnie Putramenta, pisarza, którego nie dość, że nie doceniał, ale nie cenił i też nie cenimy go do tej pory, bo po tym okresie, kiedy panoszył się w literaturze polskiej, nazywaliśmy nawet, że to nie jest literatura jego, tylko putramentura. Ale z kolei właśnie ten autor, niegdyś taki no, ważny w tej literaturze takiej socjalistycznej, też ma piękne opisy przyrody i opisy dotyczące wędkowania i ryb. Ale tutaj też mamy uwagi księdza Kluka, ale też opisy bazarów w Maroku, Kambodży, w Wietnamie, łowiska, wspomnienia o łowiskach na rzece Wołdze, w wyjazdach do właśnie krainy Białugi,
do Astrachania. I też właśnie tutaj, tak jak w rzekach, nad rzekami, nad jeziorami, pod spodem jest niesamowity żywioł, to na wierzchu panuje spokój i właśnie jakaś taka ukryta i nie ma tajemnica właśnie tego żywiołu. Bardzo świetnie się tę książeczkę czyta, bo to jest po prostu napisana przez wielkiego erudytę, pisarza, tłumacza, historyka, filozofa, więc te opisy okraszone takimi naprawdę skromnymi zdjęciami ryb, które przyszło mu łowić, jakimiś karpiami czy węgorzami, to jednak no, niesamowicie fascynują tym, co autor chce nam przekazać. Uważam, że każdy kulturalny wędkarz mógłby poczytać sobie tę krótką książeczkę i też popatrzeć, jak inni właśnie zachwycają się tym środowiskiem, które jest ukryte przed naszym wzrokiem, a tak wiele się w nim dzieje, to środowisko wodne. Pięknie tu Państwu zacytuję właśnie taki fragment, który na przykład dotyczy pstrąga potokowego. Pstrąg jest stworzeniem w każdym sensie szlachetnym, zarówno ze względu na wybitną urodę, jak i na prawdziwie artystyczne wymagania co do warunków życia. Arystokratyczne, przepraszam. Jak pisał przed wojną Feliks Chojnowski, autor pierwszego polskiego podręcznika wędkarskiego, przedstawia on doskonały typ skończenie pięknej, silnej i drapieżnej ryby łososiowatej. Nikt chyba nie opisał pstrąga tak wspaniale jak Chojnowski właśnie, dlatego najrozsądniej będzie po prostu zacytować jego słowa. Grzbiet zazwyczaj ciemno-oliwkowy, na zielono-żółtych, przeświecających tonacją brązu i starego złota bokach, rozsiane są czarne, ciemnofioletowe, czerwone i żółte cętki, oczkami zwane od jaśniejszych obwódek. Spód ciała błyszczy nieskazitelną bielą porcelany lub czystym odcieniem kości słoniowej. Nawet płetwy mienią się pastelową kolorystyką tonów i znakowania. Istny i drogocenny klejnot, wrzucony szczodrą dłonią przyrody w kryształową oprawę przecudnych wód górskich i strug wyżynno-nizinnych. Tylko nieliczni wiedzą, jak smaczny jest pstrąg potokowy. Przeciętny konsument kupujący pstrąga w sklepie ma do czynienia z rybą innego gatunku, pstrągiem tęczowym. Mało tego, ma do czynienia z rybą pochodzącą z hodowli, utuczoną gotową karmą i w najlepszym wypadku dostarczoną do sklepu dzień lub dwa po śmierci. Owszem, taki pstrąg nie jest zły, ale nie daje żadnego wyobrażenia o smaku potokowca, wyłowionego przed godziną spod górskiego strumienia, który karmił go przez całe życie nieskończonym niemal bogactwem drobnych stworzeń, chruścików, jętek i ważek, zarówno w postaci larwalnej, jak i doskonałej, chrząszczy, mrówek, much, mszyc, koników polnych, pająków, kiełży, ośliczek, drobnych ryb, ślimaków i niewielkich małży i pijawek. Jan Krzysztof Kluk i Stanisław Bonifacy Jundził, również ksiądz, zgodnie przyznają, że mięso pstrąga smaczne jest i zdrowe. Tak bardzo, że jak pisze Kluk, i samym chorym pozwolone być może. No i to jest właśnie taka książka, tak ładnie i ciekawie napisana, która mówi o życiu tych ukrytych przed naszymi oczami ryb, stworzeń, które przecież też autor tutaj wywodzi od tych wieków no, naprawdę dawnych bardzo, że to pozostałości dinozaurów, że te ryby są tak właśnie ukryte i w takich różnorodnych formach występują. Mówi o łowiskach również innych ryb, bardziej pospolitych, troci, brzan, no takich gatunków, o których już nawet po przeczytaniu trudno mi jest Państwu wymienić i zapamiętać, ale niezwykle właśnie urzekło mnie to opowiadanie, ta filozofia wędkowania i ta właśnie znajomość przez autora ryb, zwyczajów, ich piękna
I jak on to godzi też z takim, no, po prostu polowaniem i zjadaniem tych ryb. Dla niego to też było trudne. Opisuje różne ciekawe ryby, i sandacza, i okonia, i jazgacza, i właśnie te łowiska. No tutaj mamy tak skromne zdjęcie, o których mówiłam na początku, ale jak w tej tak krótkiej książce można zawrzeć tyle piękna właśnie tej przyrody naturalnej, to mnie to zadziwia, a jednocześnie połączyć ją z filozofią, z literaturą, bo przecież wśród literatów, co no, tak zapominamy o tym, występuje wielu zapalonych wędkarzy, jak chociażby wspomniany przed chwilą Jerzy Putrament czy Zbigniew Mencel. Przecież to, nie wiem, może niektórzy czytelnicy pamiętają, że był on wielką miłością Agnieszki Osieckiej i też te różnorodne opisy przyrody i łowiska w jego twórczości również występują, ale także innych wybitnych właśnie twórców. No, zachęcam Państwa, warto poczytać, warto właśnie poznać jakby te uczucia, które występują tutaj w przypadku tego autora, Krzysztofa Środy, ale także w opisanych przez niego wydarzeniach dotyczących właśnie i łowienia, i literatury, i wspaniałego świata ryb. Zachęcam Państwa. Mała książka, a naprawdę wielka filozofia i filozofia życia i filozofia przyrody. Wśród polskich autorów, do których też sięgnęłam, jest Aleksandra Zielińska. Może tak mnie zachęcił na obrazku ten pelikan, Sorgę. Sorgę tytuł, to jest historia, która dzieje się w małym miasteczku. Trzy kobiety są bohaterkami. Smutna historia, bo tam wydarzyła się bardzo przykra sytuacja, wielki wypadek, jakieś wydarzenia, z którymi i to małe miasteczko musi się uporać, i właśnie trzy bohaterki, trzy kobiety. I bardzo podobna jest też książka, podobna w tym sensie, że bohaterkami są kobiety, tym razem dwie. Lukier, Malwina Pająk. Taka dosyć odważna, ekstrawagancka powieść, która mówi o Julce i Ance, kobiety, które jedna ma 25 lat, druga 36. Dwie bohaterki, dwa różne światy, ale też jest to taka współczesna historia o takiej też tutaj na końcu okładki czytam: szara ojczyzna bitych żon, zmarnowanych szans i fetor ciasnych mieszkań. Więc może też takie smutne polskie życie, jeszcze smutne, więc te kobiety albo walczą o siebie, albo też osiągają jakieś swoje drobne sukcesy. Myślę, że warto też poznać tę sytuację. I tu, żeby jeszcze zakończyć ten temat, bo tak akurat też sięgnęłam, bo zawsze lubiłam czytać felietony księdza Józefa Tischnera, Kot pilnujący myszy. Też wydano niedawno właśnie, wydawnictwo Znak wydało nieznane teksty księdza Tischnera, który znany był z tych swoich ciętych felietonów pisanych w różnym okresie życia. No te akurat pochodzą, ta publicystyka pochodzi z lat 90. Józef Tischner był cenionym filozofem i duszpasterzem, ale właśnie też bardzo chętnie czytanym publicystą. Brał udział w wielu takich sporach w tym okresie, w latach 90. Pisał o sprawach trudnych, bronił też swoich racji i też właśnie tu w tej jego publikacji. To bardziej może książka dla intelektualistów, dla tych, którzy chcą wrócić troszkę do tej historii i zobaczyć, co można jeszcze właśnie w tych nieznanych publikacjach księdza Tischnera poczytać. Tu na przykład też jeden z ostatnich jego tutaj w tym tomiku felietonu
mówi o wspólnym domu. Oczywiście jest to bardzo ciekawa jego relacja na temat wolności, na temat właśnie wspólnej Europy. I tutaj cytuję jego słowa. Mówi się dzisiaj dość powszechnie, dzisiaj, a tu są lata 90., że Europa ma być wspólnym domem Europejczyków. Metafora wspólnego domu jest metaforą wolności. Oznacza ona, że nowa europejska wolność ma być podobna do wolności, jaką człowiek ma we własnym domu, gdzie czuje się sobą u siebie. No i tutaj dalsza jakby część, która dalej kontynuuje, co znaczy budować dom. Dom, jak powiedziałem, buduje się na zasadzie wzajemności. Wzajemność oznacza ofiarowanie innemu tego, co się posiada, tylko dzięki innemu. Ofiarowując innemu, ofiarowujemy również siebie. Ofiaruję ci dom, którego bez ciebie i tak bym nie miał. No i te tutaj dywagacje wydają się być jak najbardziej istotne i aktualne również w tej współczesnej Polsce. Zachęcam Państwa, bo dotyczą to różnych wydarzeń, różnych, tu na przykład pierwszym tematem jest kłamstwo polityczne, różne historie dotyczące właśnie rewolucji, solidarności, czy też tematów dotyczących etyki, czy chrześcijaństwa. Różne, różne takie historie, które dla księdza były bardzo ważne i tak pięknie i mądrze o nich pisał. Teraz w zasadzie przejdę do takiej literatury bardziej narracyjnej, powieściowej, ale też niezwykle uroczej, pięknej, chociaż po prostu wciągającej. I znowu taki maleńki tomik. Moja mama nieznajoma, Philippe Labro, francuski autor, pisarz, ale był to człowiek, który osiągnął bardzo wiele, bo nie tylko literat, również on pracował jako reporter, jako prezenter telewizyjny, był nawet dyrektorem programowym i wiceprezesem stacji RTL. No i pomimo tych swoich nielicznych sukcesów, też w jego życiu stało się tak, że popadł w depresję, był chory i te swoje zmagania z chorobą także opisał w książce, która w 2003 roku była wydana. A tutaj wraca pamięcią i próbuje opisać życie swojej matki. Trudne zadanie, niewykonalne niemalże, ponieważ ta historia, ta biografia bardzo trudna jest do opisania, ponieważ ma niewiele informacji, a i też matka ukrywała bardzo dużo elementów ze swojego życia, myliła tropy, nie chciała, żeby właśnie to zostało odkryte. Uważała, że jej życie ma sens, nabrało sensu dzięki temu, że właśnie ze swoim ukochanym mężem stworzyła rodzinę dla czworga swoich synów, dla dzieci, dla wnuków, prawnuków. Wszyscy ją uwielbiali, kochali, a była ona rzeczywiście bardzo dzielną kobietą. I jak okazuje się, pisarzowi udało się troszkę cofnąć do historii życia mamy, do historii życia z kolei jej matki i będziecie Państwo zdumieni, ile tu jest emocji, ile prawdziwych wzruszeń i wydarzeń, jakie pochodzenie odkrył właśnie u swojej matki i z kolei również pojawia się, tak jak na początku książki, na końcu matka matki, kim ona była. Nie chcę Państwu zdradzać, ale są tu wątki również polskiego arystokratycznego domu, który obecnie gdzieś tam na ziemiach białoruskich może się znajdować, ale chodzi też właśnie o taki los dzieci, osób w dawniejszych czasach, bo może teraz już nie jest to takie istotne, które mają właśnie wpisane w dokumencie, w świadectwie urodzenia, ojciec nieznany. A łączy się to też i z historią, i z II wojną światową, i z przeżyciami
tej rodziny. No i też przepiękna powieść, zaczęłam ją czytać, no jestem tutaj w połowie. Taka wspaniała narracyjna historia, autorki nie znałam, Julie Oringer, Niewidzialny most. Autorka jest właściwie, no trudno mi powiedzieć, raczej chyba, o tak, tu sobie jeszcze doczytam, to pochodzenia Amerykanka, mieszka na Brooklynie w Nowym Jorku, ale też tak pięknie opisała historię żydowskiej rodziny, ale węgierskiej. Bohater, młody człowiek, wyrusza do Paryża, żeby zdobyć wykształcenie jako architekt, ponieważ na przedwojennych uniwersytetach, również węgierskich, był taki parytet, że tylko 6% młodzieży pochodzenia żydowskiego mogła się dostać. Uważał, że będzie mu tam trudno. Trzeba zaznaczyć, że dosyć taka biedna rodzina. Musieli ciężko pracować, żeby wywalczyć sobie właśnie, zdobył właściwie stypendium jakiejś organizacji. I tutaj, co dzieje się właśnie w tym Paryżu, jak on tam się uczy, jak spotyka kobietę, w której się zakochał, Klarę, nauczycielkę baletu, również pochodzącą z Budapesztu, z Węgier, historia jego braci i jak właśnie tutaj już w tym Paryżu narasta taka przedwojenna histeria i właściwie już tu pokazane było, jak Niemcy dokonują Anschlussu, Austrii, jak właśnie odbierają Sudety. W jaki sposób działają i też na tym uniwersytecie paryskim przecież dochodzi do takich aktów przemocy wobec kolegów żydowskich. No nie wiem, co się będzie działo dalej, ale znamiennym jest to, bo wydaje mi się, że bohater jednak wróci do swojej rodziny i ze zdumieniem na końcu książki odkryłam słynny wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, a więc nie bez przyczyny on tu został zamieszczony. Ja niedawno też Państwu cytowałam ze zbioru Wszelki Wypadek. Piękny wiersz o tym, jak dla niektórych ludzi bywało, że dzięki jakiemuś wypadkowi udało im się wojnę przeżyć, ale też jak właściwie inni byli w jakiś sposób okrutny, doświadczeni. Nie wiem kto, czy to wydawca, czy autorka zamieściła, bo wiersz, utwór jest już zamieszczony na końcu książki, po epilogu autora, po podziękowaniach. Przeczytam Państwu jeszcze raz. Wisława Szymborska, Wszelki wypadek. Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało. Zdarzyło się wcześniej, później, bliżej, dalej. Zdarzyło się nie tobie. Ocalałeś, bo byłeś pierwszy. Ocalałeś, bo byłeś ostatni. Bo sam, bo ludzie. Bo w lewo, bo w prawo. Bo padał deszcz, bo padał cień. Bo panowała słoneczna pogoda. Na szczęście był tam las, na szczęście nie było drzew. Na szczęście szyna, hak, belka, hamulec, framuga, zakręt, milimetr, sekunda. Na szczęście brzytwa pływała po wodzie. Wskutek, ponieważ, a jednak, pomimo, co by to było, gdyby ręka, noga, o krok, o włos, od zbiegu okoliczności. Więc jesteś, prosto z ucholonej jeszcze chwili, sieć była jedno oka, a ty przez to oko? Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. Więc ten utwór na pewno nawiązuje do tego koszmaru II wojny światowej, do tego olbrzymiego rozmachu, niepojętego
setki tysięcy zabitych na samych Węgrzech, miliony w Europie. Ale to, jak tutaj autor mówi, przygniatające poczucie małości, jakby ludzkie życie balansowało na główce od szpilki. Tę chwiejną równowagę utrzymywały i naruszyć mogły najmniejsze nawet drobnostki. Wszy przenoszące tyfus, kilka naparstków wody w manierce, okruchy chleba w kieszeni. I tak też i bohater w 1945 roku właśnie leżał na podłodze wagonu w węgierskim obozie kwarantanny, kilka metrów od granicy austriackiej. Zachęcam Państwa, niezwykle wciągająca powieść, pokazująca też historię tego Paryża, właśnie takiego miasta kultury, bo tutaj też mamy pokazaną właśnie operę, sztukę, bo przecież bohater jako architekt uczy się, poznaje różnych ludzi, więc bardzo, bardzo ciekawa powieść. No a też z takim tutaj podtekstem, no i na kanwie historii, tym razem właśnie węgierskich Żydów. No i proszę Państwa, też teraz po może tutaj takie nazwiska, które już są znane naszym czytelnikom. Jaume Cabré, Kiedy zapada mrok. Cabré jest pisarzem katalońskim, znanym już i w Polsce dosyć często wydawanym. Państwo może pamiętacie taką powieść Wyznaje czy Głosy Panamo. Cabré urodził się w Barcelonie i o, tutaj najbardziej taka ciekawa powieść tego autora, Wyznaję czy właśnie Głosy Panamo. Wielu czytelnikom jest to nazwisko znane i te właśnie powieści. A tutaj też bym Państwa zachęciła, wydawnictwo Marginesy wydało ten tomik. I tutaj jest właściwie, tu są opowiadania, ale no, ten autor jest mistrzem opowiadań. Naprawdę mają one tak zaskakujące puenty, ale też te opowiadania są wyselekcjonowane przez autora, o czym on właśnie mówi we wstępie, że ta selekcja, to przygotowanie opowiadań jest niezwykle, niezwykle istotne. I ten tomik, te opowiadania są krótkie, ale bardzo takie właśnie esencjonalne w formie, bardzo ciekawe. No ja przeczytałam dwa opowiadania, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze wrócić do tej książki. Opowiadanie na przykład, w którym przedstawiony jest sierociniec i chłopiec, którego jego dorosły ojciec przekonał, że mężczyźni nie płaczą i co za tym się później kryje, jak właśnie ten chłopiec wychowywany w tym zimnym sierocińcu przez okrutną przełożoną i jakby przez nieodwiedzany, porzucony przez swojego ojca. I jak właściwie, nie mogę Państwu zdradzić, ponieważ to jest też istotną cechą tej książki, że te puenty są takie nieoczywiste i tak jak autor nas właśnie prowadzi tym przez kilka stron tego opowiadania, to jest to w tym jakaś taka wielka tajemnica, ale też niesamowita właśnie historia, a z kolei też przecież te opowiadania mówią o życiu i śmierci, o ludziach ze skłonnością czasem do zabijania, ale też właśnie ludziach, którzy są po prostu tacy inni. Chociaż autor troszkę tutaj oddaje głos przestępcom, mordercom, pokazuje też ironię i przeznaczenie. No nie, bardzo ciekawy autor i takie właśnie gęste od obrazów z tą niezwykłą puentą opowiadania teraz nam zaproponował do czytania.
I też ciekawe nazwisko, też już znane naszym czytelnikom, Arturo Pérez Reverte, tym razem no tutaj Katalończyk, a tutaj mamy autora, mistrza no naprawdę i kryminału, i takich historii. No tu akurat jest powieść szpiegowska, Ewa, a znacie Państwo na przykład Club Dumas, Arturo Pérez Reverte, nakręcony przez Romana Polańskiego, czy też Mężczyzna, który tańczył tango, też właśnie taki już znany autor, no, mistrz swojego gatunku. Ta powieść również jest taką mieszaniną wspomnień, niebezpieczeństwa, również i seksu, i miłości. Tu bohater Falco, najemnik właściwie, trafia w oko szpiegowskiego cyklonu, wyjeżdża do Tangeru. Tutaj mamy właśnie pokazane ciekawe wydarzenia, ciekawe historie. I też pojawiają się duchy z przeszłości i pojawia się kobieta, ona, Ewa, tytułowa bohaterka tej książki. Mroczne Maroko i Mroczna Femme Fatale. No, są bohaterkami tej powieści. No i jeszcze dwie powieści, tym razem zupełna klasyka, klasyka brytyjskiego kryminału. Francis Duncan, Morderstwo ma motyw. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Kryminał, kryminał, no znakomity w angielskim stylu. Ci, którzy czytali, lubią czytać chociażby kryminały właśnie te angielskie, to myślę, że z przyjemnością sięgną do tego autora i właśnie do tej powieści, która właściwie no, kojarzy się z takim sielankowym krajobrazem angielskim, no ale też, ponieważ jest to klasyka brytyjskiego kryminału, kłania się Agatha Christie. Więc tutaj też będą ciekawe wydarzenia. Autor już napisał wiele kryminałów pod pseudonimem i też właśnie bohaterem jest jeden detektyw znany pod nazwiskiem detektyw amator, Tremeu, detektyw Tremeu. Myślę, że ta klasyka kryminału Państwu też się spodoba. No i też w zasadzie nie wiem, czy to nazwać, że to jest powieść sensacyjna, kryminał, czy po prostu powieść obyczajowa, zjazd absolwentów. Też znany nam już autor, Giuliano Musso. Wiele książek tego autora było w Polsce przetłumaczonych. Czytelnicy bardzo chętnie sięgają po tego autora. Jest on bardzo popularny również we Francji. Też ma właśnie no, taka powieść obyczajowa połączona z sensacją i no, wydaje się, że można się też tutaj właśnie rozczytać, przeczytać. Spotykają się właśnie na zjeździe absolwentów przyjaciele, którzy związani byli tragiczną tajemnicą. Sekret udało im się przez lata ukrywać, ale tutaj zadziały się takie wydarzenia, że muszą powrócić do swojej szkoły, ponieważ okazuje się, że budynek ma być wyburzony, a w nim są ukryte zwłoki i nie chcą, żeby ta prawda wyszła na jaw. No i tak tutaj mamy poprzez właśnie tą klasykę kryminału, poprzez francuski kryminał, hiszpańskiego pisarza. No, takiego bardzo ciekawego Arturo Pérez Reverte. Też taka powieść szpiegowska. Katalończyk. Cabré, Jaume Cabré. No, to dla mnie to też jest już taka literatura z wyższego rzędu. Piękną powieść historyczno-obyczajową, czy właśnie tę, którą też Państwu polecam, tu Mądrości księdza Tischnera,
dwie historie obyczajowe, takie smutne dosyć, o współczesnej Polsce, o kobietach. No i wspaniałą, naprawdę wspaniałą książkę, którą trudno zaklasyfikować, bo jest to i literatura dobrego formatu, ale również historia naturalna, o rybach, o wędkarzach. Polecam Państwu. Mam nadzieję, że różne osoby, różni moi widzowie zostali zachęceni do czytania. Może coś sobie z tej mojej polecanej dziś literatury wybiorą. Dziękuję Państwu za dzisiaj i zapraszam na następne spotkanie.